Witam Cię serdecznie, mówi Barbara Łukowiak. Jest już kwiecień, dlatego zapraszam Cię na przepowiednię dotyczącą tego miesiąca. Przepowiednia oczywiście będzie z moich kart Majów. Najpierw zinterpretuję kartę, a następnie przeprowadzimy medytację i dwupunkt na to, by jak najlepiej, najkorzystniej wykorzystać wszystkie energie, które są dla nas w tym miesiącu, czyli kwietniu 2023. Ta karta będzie oczywiście dla wszystkich osób, które kiedykolwiek będą oglądać to wideo. Oto ta karta. O, Cimi. Myślę, że nieprzypadkowo wybraliśmy tą kartę dzisiaj, dlatego, że przecież są święta wielkanocne. A święta wielkanocne to oczywiście najpierw śmierć, ukrzyżowanie Chrystusa, a następnie zmartwychwstanie. I dokładnie właśnie to symbolizuje ta karta. Cykl narodzin i śmierci. Cykl narodzin i śmierci. Cykl narodzin i śmierci. Nazwa tej karty to Cimi, a alternatywna nazwa to jest śmierć lub transformacja. Słowa kluczowe, które są związane z tą kartą, to właśnie transformacja, przodkowie, historia, odrodzenie, nowe początki, tajemnice, spokój i siła. Mam pytanie dla Ciebie. W jaki sposób chcesz się odrodzić? Ponieważ ta karta symbolizuje także odrodzenie. Czyli w jaki sposób chcesz się odrodzić? I mam tu na myśli oczywiście to obecne życie, w którym teraz jesteśmy. Czy możesz się odrodzić? Oczywiście, jeżeli zadajemy pytanie, czy możesz, zawsze odpowiedź jest twierdząca. Zawsze jest na tak. Okres Wielkiej Nocy symbolizuje zmartwychwstanie Chrystusa, czyli narodzenie się na nowo. To tak jakby powstanie Feniksa z popiołów. Feniks jest czymś więcej, czymś magicznym niż ptak, który wcześniej zginął. Ma niesamowite możliwości. Dlatego właśnie święta wielkanocne, ten czas kwietniowy, w ogóle czas kwietniowy to jest czas nowego narodzenia, wszystko kwitnie, przyroda już się obudziła do życia i zaczyna planować nowe życie. Dlatego właśnie teraz jest doskonały czas dla nas, którzy poszukują światła w sobie, którzy wzmacniają to światło i pragną dzielić się tym światłem miłości z innymi. Ale oczywiście na początku warto rozbudzić tą miłość do siebie jeszcze bardziej, gdyż kiedy kochamy siebie, wiemy dokładnie, jakie to jest uczucie i dlatego możemy tym uczuciem podzielić się z innymi. I tutaj wspomniałam o miłości. Jeżeli potrzebujesz pomocy w tym kierunku, bardzo serdecznie zapraszam Cię na moją medytację poranną, która dotyczy właśnie miłości własnej. Medytację tę możesz przeprowadzać nawet codziennie rano i nie tylko nastroi Cię ona na nowy dzień, ale także coraz bardziej zaczniesz zbliżać się do siebie i pozwolisz sobie otworzyć swoje serce. Na miłość do siebie, na miłość do innych i nieustanne uczucie wdzięczności. A to pozwoli ci przyciągnąć do Twojego życia niesamowite, nowe, cudowne możliwości, które będziesz mógł wykorzystać. I tym samym będziesz wzrastać jako osoba, ale także wzrastać duchowo, wzrastać materialnie, wzrastać w relacjach z innymi, wzrastać w
swoim zdrowiu. Dlatego teraz właśnie zapraszam Cię, byś dostroiła się, dostroił się do swojej pełnej, doskonałej wersji siebie. Zamknij oczy i na chwilę, dosłownie na chwilę, wsłuchaj się w swoją wewnętrzną mądrość, wewnętrzną radość, harmonię i miłość. Poczuj te odczucia w sobie. One tam są. Nawet jeżeli nie możesz ich wyraźnie odczuć, one tam są. Odetchnij głęboko i podziel się tymi odczuciami z najbliższą Tobie osobą. A teraz ze swoim ukochanym zwierzęciem. A teraz wyślij miłość do trochę dalszej osoby. Do Twoich znajomych, do Twojej rodziny. Z każdą chwilą Twoje serce teraz bardziej się otwiera. Napełnia się coraz większą miłością do siebie, a ponieważ masz tą miłość i ta miłość pochodzi z nieskończonego źródła, najczystszego źródła prawdziwej miłości, dlatego nieustannie masz do niej dostęp. Masz dostęp do tego źródła. Poczuj jeszcze bardziej tą miłość do siebie. Odetchnij głęboko i pozwól sobie podzielić się tą miłością z innymi. A ponieważ masz jej nieskończoną ilość, możesz wysyłać w nieskończoność. Możesz ją wysyłać do osób, które potrzebują Twojej pomocy. Możesz także wysyłać ją do osób, z którymi nie masz na razie zbyt dobrych kontaktów. Może chciałbyś mieć z nimi dobry kontakt, ale może niekoniecznie. Jednak jeżeli zdecydujesz się wysłać do nich miłość, na ten jeden moment bariery opadną. I być może zdołasz zobaczyć te osoby z innej perspektywy. Poczujesz większą lekkość i swobodę, kiedy myślisz o tych osobach. Dlatego zrób eksperyment na próbę. Wyślij do nich miłość. Są święta. Czas dzielenia się. A teraz pozwól sobie wysłać miłość do całej otaczającej Cię przyrody, do wszystkich kwiatków w domu, do wszystkich drzew otaczających Twoją posesję. Wyślij miłość do całej naszej Matki Ziemi. Niech ona też poczuje te święta, to zmartwychwstanie, to dostrojenie do siebie, do swojego wewnętrznego, prawdziwego ja. I oddychaj. A teraz wyślij miłość do całego otaczającego Cię kosmosu. I do Twoich opiekunów duchowych, aniołów, drużyny uzdrowicielskiej,
która cały czas jest przy Tobie, opiekuje się Tobą i wspiera Cię. Uśmiechnij się do nich i powiedz: dziękuję, dziękuję, dziękuję. No teraz wróć do tu i teraz. Troszeczkę niespodziewanie weszłam od razu w medytację, także myślę, że to tyle na temat tej karty na ten miesiąc. Bardzo się wzruszyłam podczas tej medytacji, jak zauważyłeś, pojawiły się łzy i to jest w porządku. A teraz proponuję Ci dwupunkt na najlepsze, najkorzystniejsze wykorzystanie możliwości, jakie już teraz czekają na Ciebie w tym miesiącu, czyli w kwietniu 2023. Jeżeli chcesz skorzystać z tego dwupunktu, usiądź wygodnie, zamknij oczy i zacznij oddychać. Wdech nosem i długi, głośny wydech ustami. I pozwól teraz, by Twoja aura się poszerzyła i jeszcze bardziej poszerzyła i jeszcze bardziej. I skup uwagę na podstawie swojego kręgosłupa w okolicy kości ogonowej. Jeszcze jeden wdech. I długi, głośny wydech ustami. I pomyśl o energiach, jakie czekają na Ciebie w kwietniu 2023. Poczuj tę energię w swoim ciele. Energię dla mnie w kwietniu 2023. Które miejsce w Twoim ciele reaguje, kiedy myślisz o tych energiach? Ja czuję to w gardle i nawet musiałam odkaszlnąć. Każde miejsce jest dobre, w którym to poczujesz. To jest odpowiedź Twojej podświadomości, Twojej intuicji. I teraz zrobię dwupunkt dla wszystkich osób, które oglądają to teraz i będą oglądać to wideo w przyszłości, na to, byśmy jak najbardziej, jak najlepiej mogli wykorzystać te energie, które są przeznaczone dla nas w kwietniu 2023, a wszystko to, co nam nie służy, czego nie potrzebujemy przerabiać, co jest jakby dodatkiem, a które jest już niepotrzebne dla nas, żeby zostało wykasowane, zamienione na energię pozytywną, przetransformowane i przyjęła to Matka Ziemia i przetransformowała dla swojego dobra, zutylizowała. Także zrobię teraz dwupunkt dla wszystkich osób, które kiedykolwiek będą oglądać to wideo. Przez chwilę nie będzie mnie słychać. Pierwsza część dwupunktu na przetransformowanie niekorzystnych energii. I teraz druga część na to, byśmy mogli wykorzystać ten miesiąc w sposób jak najbardziej efektywny dla siebie i by wszystko nam sprzyjało w tym miesiącu. Czyli w kwietniu 2023 dla wszystkich osób, które kiedykolwiek będą oglądać to wideo.
teraz i w przyszłości. Dziękuję. I to już wszystko, co przygotowałam dla Ciebie na dzisiaj. Zapraszam Cię oczywiście na mój nowy kanał z medytacjami. Jest ich coraz więcej i mam wiele pozytywnych komentarzy odnośnie korzystania z tych medytacji. Także bardzo zapraszam Ciebie i osoby, które może znasz, do uczestniczenia w nich. Jeżeli uważasz, że to wideo jest wartościowe, oczywiście podziel się nim ze swoimi znajomymi, polub ten film i zasubskrybuj mój kanał, jeżeli do tej pory tego nie zrobiłaś. I żegnam się dzisiaj z Tobą ze świątecznym, pełnym miłości, z całego mojego serca, uśmiechem dla Ciebie i Twoich najbliższych. Do zobaczenia! Następnym razem, mówiła Barbara Łukowiak.